dobrze witam wszystkich tak widzę, że jest bardzo dużo tutaj osób i tak się zastanawiam, e, właściwie od czterech lat, czy od trzech, mówimy o tym socialu na wszystkich konferencjach, e, jest tego bardzo dużo, jest natłok informacji, wszystko już zostało opowiedziane e, i w sumie jestem zdziwiony, że ten temat jest ciągle na takiej fali, tak? E, musimy sobie zdawać przede wszystkim sprawę z tego. Że social jako taki to już nie jest tylko Facebook. E, mówiliśmy do tej pory o kampaniach sprzedażowych, o tym jak e, stać się influencerem koszulkowym na Facebooku, sprzedawać koszulki, robić swoje startupy itd., itd. Ja chciałem Wam zwrócić przede wszystkim uwagę, że social w tym ujęciu takim facebookowym to jest przede wszystkim już e, dosyć oklepany temat. Oklepany temat, dlatego, bo narzędzia, które są tam dostępne, wszystko to, o czym mówiliśmy dwa lata temu, trzy lata temu, rok temu, to się wszystko bardzo starzeje, tak? To już nie jest w tej chwili w ogóle adekwatne, więc zakładam, że jesteście tutaj dlatego, żeby się dowiedzieć, co jest obecnie adekwatne, bo chyba social już nie jest niczym nowym. To, że prowadzimy kampanię na Facebooku, że jest miliard agencji, że są agencje, które na tym potrafiły zarobić duże pieniądze i tak dalej, to nie jest nic nowego. A... Starzeją się bardzo te narzędzia. Tutaj jest taki e, przykład, jak bardzo e, spadł tak naprawdę na efektywności Social Reader. To, było, to była dosyć popularna aplikacja, która przede wszystkim pozwalała nam transferować bardzo dużo ruchu z Facebooka na strony zewnętrzne, tak. Wszyscy publishery, wszyscy publisherzy w Polsce, za granicą e, z tego korzystali. Oczywiście w Polsce jakoś rok później po tym, jak zostało to zainicjowane w Stanach. E, było to bardzo efektywne. Było to bardzo efektywne jeszcze jakiś, e, no, dobry rok temu, tak. Tutaj możemy sobie zobaczyć, że ta aplikacja, dzięki której mogliśmy przeglądać newsy, E, przez Facebooka, e, dostarczane przez Washington Post czy The Guardian strasznie spadły, tak. Tutaj akurat przy Washington Postie mamy spadek o 5 milionów, to jest, to jest bardzo dużo. Przy Guardianie mamy również bardzo mocny spadek, to też jest bardzo dużo, tak. To przede wszystkim świadczy o tym, że te narzędzia już nie działają, tak, czyli że ten e, social, o którym mówimy, on nie zawsze będzie działał, jeżeli e, nie dostosujemy się do tego, co aktualnie może przynieść nam korzyści. To jest ciągła optymalizacja. Kliki, aplikacje, wszystko to, o czym było mówione, to już też tak naprawdę przestaje działać, bo konkursy już nie działają. To wam potwierdzi na pewno bardzo dużo osób, mówił też o tym Michał, że konkursiki mogły działać rok temu, w tej chwili nie działają, tak. Treść, którą można sobie nabijać lajki, no, to, to, to jest w ogóle dosyć skomplikowany temat, tak, ponieważ e, jest bardzo dużo duplikacji tej treści. To jest przykład z, z wczoraj, gdzie ktoś tam, nie wiem, czy to zaczęło się od serwisu jakiegoś zewnętrznego, czy to był fake, czy coś, gdzieś tam ktoś wynalazł jakiś cheat, za pomocą którego mogliśmy sobie stworzyć taki właśnie coś, co nam trochę zaśmiecało ekran, tak. Oczywiście wszyscy zaczęli to wrzucać jeden po drugim. No jaka to jest wartość dla marki, która kopiuje coś po, po kimś, kto to zainicjował, później kolejna marka jeszcze to kopiuje i tak dalej. Nie jest nic unikatowego, w ten sposób tak naprawdę nie budujemy nic, tak? Możemy sobie zbudować trochę lajków, no ale te lajki nam tutaj akurat niewiele wnoszą. Jesteśmy pokoleniem seksu. Dlaczego? Dlatego, bo... Bardzo dużo emocji związanych z seksem jest tożsamych w naszym odbiorze marek i tak naprawdę wszystkiego, co nas otacza, tak? Jeżeli kupujemy jakieś ciuchy, no to chcemy wyglądać w tym atrakcyjnie, chcemy wyglądać w tym seksie. Jeżeli mamy jakiś nowy, fajny device... Co, co? Spodnie może nie będę teraz opuszczał i obnażał. Marka powinna się troszeczkę obnażyć, tak? Marka chce, żeby konsumenci, użytkownicy docelowo chcieli z nią uprawiać seks. Wszyscy szukają doznań. My tych doznań. Tak jak powiedziałem, to z samych seksem szukamy, szukamy w markach, szukamy w produktach, szukamy w, w otaczającym nas świecie i to powinna być wartość również dla marki, tak. To jest ważne, żeby marka, którą prezentujemy, obojętnie czy to są gwoździe, czy to są koszulki, czy to jest e, provider telefonii komórkowej, to wszystko musi zawierać tak naprawdę seks. Bez seksu, wiecie, to nic się nie kręci, tak. To jest dosyć istotne, chociaż zakładam, że już pewnie mogliście się z tym spotkać, raczej na pewno, ale warto to powtarzać, że przede wszystkim musimy angażować użytkownika na poziomie osobistym, na poziomie jego doświadczeń. Musimy również wydobyć te wartości z jego, z jego otoczenia, z jego środowiska, z całej tej target grupy, które, z którymi on będzie się mógł utożsamić i dzięki którym nawiąziemy jakąś więź. I to jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo jest ten seks, albo jest fajnie, albo są emocje, albo ich nie ma, tak? Nie możemy tego udawać, nie możemy mówić o tym, że jest fajnie, jeśli nie jest fajne. Jest oczywiście takie powiedzenie fake it till you make it, czyli udawaj tak długo, aż ci się uda. No ale w tym przypadku, w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek marii, marki w erze social media no to dosyć łatwo jest później to zweryfikować. To są cztery gorące elementy, e, którymi możemy tego użytkownika zainfekować, zainfekować jego emocje, zaangażować i sprowokować do tego, by zaczął nasz pożądać. Transmedia, czyli tak naprawdę e, Ważne jest to, żebyśmy byli we wszystkich tych miejscach, w których nasi użytkownicy są ze swoimi doświadczeniami. To też nie musi być tak, że muszą być to największe media, tak? To, to nie jest wcale powiedziane, że największą skuteczność osiągniemy w największym medium. No nie, no jeżeli medium jest zbyt ogólne. A użytkownicy nasi gromadzą się w dużo mniejszym medium, ale takim, które pokrywa ich zainteresowania i tam się udzielają, no to najlepiej być tam obecnym. Musimy być wszędzie tam, gdzie jest seks. Czyli tak naprawdę na wszystkich platformach. Tutaj mamy taki wykresik, który pokazuje nam generalnie, odnośnie platform, jak dużo fanów na Facebooku obecnie pochodzi z urządzeń mobilnych, tak? Widzimy, że obecnie to jest około 20% fanów. To jest bardzo dużo. Teraz warto sobie zadać pytanie, skąd to się bierze, że przecież urządzenia mobilne, Facebook w urządzeniach mobilnych nie ma takiej dużej masy, tak? To jest jakieś, ja nie jestem pewien, to jest około 150 milionów użytkowników. tak. Tyle, tyle się loguje codziennie przez, przez komórki, przez smartfony na Facebooka. Natomiast procent fanowania jest bardzo duży. Jest to związane z tym, że komórka jest bardziej personalnym urządzeniem. Czyli ten odbiór, który, który widzimy na komórce, jest nam tak naprawdę bliższy niż na komputerze, gdzie panuje duży hałas, wszystkie marki walczą o naszą atencję. Tutaj możemy sobie zobaczyć, tak jak wygląda w tej chwili reklama na urządzeniu mobilnym. tak. Czy taką reklamę dostaniemy na, na pc na pół ekranu? No nie wydaje mi się. Tutaj odpalamy sobie Facebooka w iPhone'ie, na trzy czwarte ekranu mamy, mamy reklamę aplikacji do ściągnięcia. Co nam to gwarantuje? Na pewno nam to gwarantuje dużo wyższą konwersję niż w przypadku niż ta sama reklama puszczona na Facebooku. Po prostu tutaj ta nasza etencja jest dużo lepiej zawłaszczona. Istotne jest też to, żeby podążać za tymi wszystkimi nowymi device'ami, żeby tam być influencerem, tam wpływać na naszą target grupę i oddziaływać. W ogóle marka powinna być trendseterem, najgorzej gdy marka jest followerem. Jeżeli marka jest followerem i ona nadąża za tymi użytkownikami, jest dużo wolniejsza od nich, no to to jest źle. Żyjemy w kulturze obrazkowej, była mowa o kwejku, kwejk jest chyba tego najlepszym przykładem, była mowa o memach, Mamy koszulki z hasłami, memami. To są wszystko obrazki, tak? Obrazki, przez które najbardziej najłatwiej jest nam również wyrazić emocje. No i co? No i mamy, mamy tutaj kanał również, który jest w Polsce. Nie wiem, czy jest marginalizowany, ale no nie jest tak naprawdę dobrze dostrzeżony przez, przez marketerów. I to jest Instagram. Dlaczego Instagram jest fajniejszy od Pinteresta? No, fajniejszy jest przede wszystkim, że jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym jako osobna aplikacja, tak? Czyli nie wchodzimy na jakąś stronę, z której zaraz możemy wyjść, nie dostaniemy się tam przez przypadek. Jeżeli odpalimy Instagrama na naszej komórce, to znaczy, że chcemy tam być. Zwłaszcza, że Pinterest, o którym była mowa ostatnio, w wielu mediach branżowych tak naprawdę wiecie, ma 300 tysięcy użytkowników. No to, to nie jest wcale duży zasięg. Tak to więcej, więcej użytkowników ma, nie wiem, top 30 fanpage y w Polsce markowych niż cały Pinterest w Polsce. Każdy woli zobaczyć seks niż o nim usłyszeć. I tutaj właśnie pojawia się Instagram, gdzie tak naprawdę e, mamy świetne pole do tego, by ekspresyjnie pokazać emocje, które towarzyszą naszej marce. Oczywiście nie każdej, nie każdą markę będzie dosyć łatwo zaimplementować na Instagramie. Jak widzicie, no tutaj wśród największych marek, no to przede wszystkim mamy marki lifestyleowe, ciuchy yy, i marki dosyć ekskluzywne. Dlaczego ekskluzywne? Instagram jest yy, ciągle jednak takim dosyć early adopterskim narzędziem, tak? Czyli jest tam dużo, dużo ludzi, którzy którzy podążają za trendami, no auto, automatycznie jest to również lepsza grupa dla, e, dla, dla dóbr luksusowych, więc one są tam obecne i to są obecne bardzo skutecznie. Komunikujemy się zdjęciami, te zdjęcia muszą być fajne, muszą e, mieć odpowiedni klimacik, najlepiej żeby były zrobione z filtrem, muszą być teraz troszeczkę hipsterskie, jakieś tam kolorki trochę rozmyte i tak dalej, wtedy wszystko wygląda fajnie, tak. Wszyscy widzimy, że na Facebooku zdjęcia wrzucane przez naszych znajomych i tak dalej, to są te zdjęcia, które mają nałożony filtr. Każdy się w ten sposób czuje docenionym fotografem, niemalże artystą. Więc mamy, na tym czarcie widzimy tak naprawdę, które filtry, są najpopularniejsze na Instagramie, co automatycznie daje nam odpowiedź, z jakich filtrów warto korzystać, jeżeli chcemy się komunikować. A tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli jesteśmy early adopterem na jakimś urządzeniu, to po pierwsze mamy tą przewagę, że możemy dużo łatwiej angażować. Tam nie ma takiego hałasu. Na Facebooku jest straszny duży hałas, tak? W tej chwili yy, kliki, które puszczaliśmy 3 lata temu, tak samo już dobrze nie będą działać. Trzeba kombinować, trzeba optymalizować, trzeba robić testy A/B. To tamto wszystko to o czym mówił Łukasz, tego wszystkiego nie trzeba było robić 3 lata temu, bo było dużo łatwiej. W skrócie. Nie było też takich e, zaawansowanych narzędzi, które są teraz narzędzia pojawiają się o to, bo środowisko jest coraz bardziej, e, jest coraz trudniejsze tak naprawdę do ogarnięcia w tym kontekście reklamowym. Tutaj mamy akurat procentowe rozłożenie treści, która jest publikowana na Instagramie. Co też nam pokazuje to, że e, wszystko to nie kończy się na tym jednym device'ie, tylko jest dalej w tej całej naszej sferze socialowej. Przekazywane, czyli mamy informację o tym, że 32% treści, akurat tej badanej, zostało przekazane dalej na Facebooka. Kontent użyteczny. Kontent użyteczny to jest przede wszystkim taki, z którego my będziemy mogli czerpać jakiś pożytek. Bo na seks trzeba zasłużyć. I tutaj istotne jest to, że ten kontent. Jeżeli chcemy znaleźć ten kontent, no to musimy się posłużyć jakimiś informacjami. Tak, jeżeli chcemy, dajmy na to bardzo prosty przykład. Jeżeli chłopiec chce poderwać jakąś dziewczynę w klasie, no to musi się dowiedzieć, czym ona się interesuje, na co ona poleci, jakimi, jakimi innymi środkami inni chłopcy próbowali ją poderwać. Te wszystkie informacje znajdziemy o naszych konsumentach w Insajtach. Musimy, e, możemy to zrobić e, na kilka sposobów. E, ja wam tutaj pokażę dwa casey. O jednym już coś tam było mówione. E, my skupiamy się przede wszystkim na to, jak już wiemy, jacy to są użytkownicy przy konkretnym temacie. a to wiemy. W jaki sposób ich poderwać i doprowadzić do tego seksu, tak? W związku z tym e, pierwsze co zrobiliśmy to jest Zapytaliśmy naszych użytkowników zarówno na Facebooku, jak i na samym Kwajku, czy powinniśmy w jakiś sposób w ogóle zareagować w stosunku do tego, że e, oni zostali zatrzymani. E, więc zbieraliśmy insighty, tak? Wiedzieliśmy, czego oni tak naprawdę chcą. Nasi użytkownicy dosyć głośno Wyrażali swoje zdanie, mówiąc o tym, że powinniśmy ich uwolnić, a najlepiej to jeszcze nagrodzić. W związku z tym postanowiliśmy iść dalej. tak. 2214 osób na samym Facebooku wyraziło swoje zdanie, tym, żeby Kwejk udzielił pomocy. Ludzie się na tyle w to zaangażowali, że tak naprawdę oni już. Sami e, chcieli poprowadzić tą akcję, pomagając nam jednocześnie, tak? My przecież w momencie, gdy ci ludzie zostali zatrzymani przez policję, my nie dysponowaliśmy żadnymi informacjami na ten temat, mieliśmy tylko to, co mogliśmy przeczytać w mediach. To też jest akcja, którą trzeba było robić bardzo szybko. Dlatego, bo ten temat by się bardzo szybko wypalił. Tak samo jak Joże z Barzyn żył krótko, tak samo no, ci panowie również e, w tych naszych e, mediach socjalnych Żyli bardzo krótko. Jeżeli byśmy się spóźnili z tematem jeszcze 3-4 dni, no to podejrzewam, że byłby już przepalony, albo skorzystałaby z tego nasza konkurencja, która zresztą próbowała. W związku z tym użytkownicy sami zaczęli do nas pisać. dostawaliśmy bardzo dużo maili, informacji o tym. Gdzie się znajdują ci bohaterowie, kto jest z kim pokrewniony, jak się z nimi skontaktować? Napisała do nas żona, jednego z tych gości, że widziała naszą akcję na kwejku i że no, dziękuję za pomoc i przekazała nam konkretne namiary, łącznie z numerami telefonów komórkowych do dwóch bohaterów, żebyśmy się z nimi skontaktowali. Jak wiecie, e, skontaktowaliśmy się, wysłaliśmy tam Dimitra, czyli przedstawiciela kwejka, który pojechał. Były media, mieliśmy transparent z napisem Quake, że chcemy ich uwolnić. Zrobiło się o tym głośno. Po co to zrobiliśmy? Zrobiliśmy to przede wszystkim po to, żeby, żeby zyskać ekwiwalent reklamowy, czyli earned media, czyli e, zainwestować relatywnie mało, po to, żeby wyciągnąć relatywnie dużo. Dimek się tam pojawił, pojawiły się media, wywiady Tiruriru. A dlaczego nagroda? A przecież nie możemy za nich zapłacić kaucji, no to nie zapłacimy kaucji, przekażemy im wartość grzywny jako nagrodę. Dzięki temu zyskaliśmy bardzo duży rozgłos medialny, to znaczy, quick pojawił się na, tak naprawdę na wszystkich portalach na TVN24, na wszystkich Onetach i tak dalej, i tak dalej. Również był, pamiętam, taki tytuł kwejki premier pomagają bohaterom, tak. To jest, to jest dosyć fajne, że taka marka była zestawiona razem z premierem. No i co istotne, zebraliśmy ekwiwalent reklamowy na poziomie 628 tysięcy złotych. To skąd wiemy, że to jest taka kwota? No to, to akurat o tym informuje Instytut Monitorowania Mediów. Które opłacamy, który monitoruje nam wszystkie nagłówki w prasie, w mediach, w telewizji, w radiu, oraz później to, przelicza to po stawce za emisję. Kolejny przykład to jest taki, jak, yy, mając insight, możemy coś sprowokować, żeby później to rozpalić. Yy, jeżeli wiemy, co chcemy tym użytkownikom yy, przekazać, Wiemy na co zareagują, no to najpierw musimy na etapie teaseru w ogóle to sprawdzić czy to zadziała. Tak też zrobiliśmy z, z launchingiem nowej, nowego claimu, który wymyśliliśmy dla banku BPH, make life fair, który nie był dotąd nigdzie komunikowany. Zaczęliśmy od tego, żeby w ogóle podjąć dyskusję z fanami na temat tego czym jest dla nich bycie fair, w codziennym życiu, w ujęciu, nie wiem, związków, instytucji, marek itd., itd. Później stworzyliśmy aplikację, w której nasi użytkownicy, niektórzy już wiedzieli, że to jest bank, niektórzy nie, no bo wiadomo, jak stworzyliśmy aplikację, no to jak ktoś był sprytny, no to mógł sobie doczytać, że cała akcja jest prowadzona na rzecz banku. W tej aplikacji użytkownicy wrzucali swoje hasła, które, które dla nich tak naprawdę to są tożsamym z, z byciem fair. Ale co istotne to to, że my w żadnym wypadku nie baliśmy się skojarzeń tego z instytucją finansową, która bardzo często fair nie jest. Pojawiły się pytania o tym, czy będziemy fair w odniesieniu do produktów bankowych, czy będziemy fair traktować klientów, czy nie będziemy ograbiać ich z pieniędzy. No, i co jest tutaj ważne? Ważne jest tutaj to, żeby nie bać się tego dialogu. Jeżeli nawet jest coś ostrego do zarzucenia, nawet jeżeli użytkownik ma rację i my wiemy o tym, że ma rację, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby precyzyjnie mu na to odpowiedzieć, nawet jeżeli pozostawimy go z tą świadomością, że racja jest po jego stronie, nie po naszej. Ważne jest to, żebyśmy byli naturalnie i nigdy nie udawali, no bo chyba nikt z nas by nie chciał uprawiać seksu z kimś, kto udaje orgazm, więc chodzi wszystko o to, byśmy byli jak najbardziej naturalni, korzystali z całego zaplecza socialu, nie tylko w kontekście Facebooka i żebyśmy nie udawali. Dziękuję.